Adrian, może od ciebie zacznę. No rzucasz wyzwanie legendzie polskiego MMA. To będzie twój debiut, prawda? Wiesz co, miałem debiutanckie, miałem kilka startów, poszłem w różnych formułach, głównie w bokserskich, także powiedzmy, że odświeżamy stary warsztat, może tak powiem. No tak, ale dlaczego na pierwszy ogień, na pierwszy pojedynek swój wybierasz Artura? Wiesz co, tak jak powiedziałeś, Artur jest legendą, jest ikoną tego sportu w Polsce i myślę, że w Europie. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, kiedy otrzymałem propozycję od organizatorów, aby nie skrzyżować pięści z tak wybitnym sportowcem, więc ta chęć zmierzenia się, sprawdzenia się, wyjścia powyżej swoich, wzniesienia się powiedzmy ponad swój limit sprawiło, że taką walkę przyjąłem, co spotkało się z bezaprobatą całej mojej rodziny ogólnie, ale wiecie, no po to są marzenia, żeby je spełniać. Ja jeszcze 4 lata temu ważyłem około 120 kg, ciężko było mi wejść na 4. piętro, a dzisiaj będę się mierzył z Arturem Sowińskim, więc kurczę, no życie jest po to, żeby spełniać takie marzenia, te chwile łapać po prostu jak najmocniej. Artur, gdy dostałeś propozycję walki z Adrianem, długo musiałeś się nad tym zastanawiać? Kalkulowałeś to, czy od razu potraktowałeś to jako easy money? Witam serdecznie, bardzo miło mi, że mogę brać udział w gali. Nie zastanawiałem się długo, bo ja nigdy nie wybieram sobie przeciwników, zawsze jak dostaję ofertę, konkretne nazwisko, to zawsze jestem na tak. Tutaj też byłem na tak. Uważam, że damy bardzo fajną, taką ciekawą walkę. Jasne, walczysz jutro w K1. W tej formule jesteś niepokonany. Nie ciąży na tobie duża presja, że wychodzisz jednak z debiutantem, z człowiekiem, który jeszcze kilka miesięcy temu ważył dużo więcej kilogramów, który nie zajmuje się na co dzień sportem. Nie obawiasz się, że w przypadku przegranej możesz być troszeczkę ta twoja legenda się złamać? To znaczy, gdyby to było w MMA, byłbym spokojniejszy. Walczymy w K1, gdzie moje doświadczenie jest znacznie mniejsze, ale uważam, że będę w stanie prowadzić tak ten pojedynek, że nie wymknie mi się spod kontroli. I oczywiście presja jest, ale mam nadzieję, że to moja ręka poleci w górę i to ja zwyciężę. Słyszałem, że w tym roku planujesz zarobić rekordową liczbę walk. Dalej to podtrzymujesz? No tak, tak, tak. W tym roku chcę stoczyć jak najwięcej walk. Jeszcze żadnej oferty nie odmówiłem. No, teraz akurat będę miał miesiąc taki wakacyjny, powiedzmy, bez walk, ze względu na to, że przenoszę się z mieszkania na inne mieszkanie, więc teraz co innego będę nosił. Będę musiał nosić meble, a nie jakieś tam walki w głowie. Jasne. Adrian, walczysz w K1, w formule, w której Artur jest niepokonany. Czy uważasz to za dobry pomysł, tą akurat formułę? Słuchajcie, jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo tutaj pani mi podpowiada, że można jeszcze kupić bilety na galę Kujawian Cage, także wszystkich państwa, którzy chcieliby obejrzeć ten nasz pojedynek i 9 innych starć, jak najbardziej serdecznie zapraszam. Natomiast odpowiadając na pytanie, K1 to jest formuła, w której czuję się najlepiej. Lubię kopać, myślę, że jest bardziej widowiskowa, myślę, że jest więcej elementów, w których można poszukać swojej szansy. Powiem szczerze, nie wiedziałem, że Artur jest niepokonany w tej formule. Słyszałem kiedyś, jak powiedziałeś, że w boksie nie masz nóg, coś takiego. Więc mówię, okej, bierzemy K1, będą nogi. No jakby nie było, w tej formule również jesteś niepokonany, także spotka się dwóch niepokonanych. No właśnie, dwóch niepokonanych gości, słuchajcie, w K1, musicie to zobaczyć. Bilety wciąż dostępne. Artur Sowiński zaprasza, ja też, także nie można. Czyli ktoś będzie musiał stracić jutro zero w swoim rekordzie. Co nie zmienia faktu, że widzimy się na afterze. To na pewno. Adrian, jakieś ostatnie słowa, pytanie do Artura? Ubezpieczony? Nie, słuchajcie, tak na poważnie. Różne, nie wiem, czy śledziliście moje filmiki na przeglądzie sportowym, moje materiały, natomiast ja cały czas powtarzałem i raz jeszcze to powtórzę, mimo różnych śmiesznych, zabawnych anegdot, Artur jest, tak jak powiedziałem, legendą, ikoną tego sportu i będzie to dla mnie wielki zaszczyt skrzyżować z nim rękawice i wierzę, że to będą 3 rundy, najpiękniejsze 3 rundy w moim sportowym życiu, także Artur, dziękuję ci za to, bo naprawdę spełniłeś moje marzenie i będę ci za to zawsze wdzięczny. Artur, jakieś ostatnie słowa do Adriana? Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, to się okaże. No dokładnie.